Dawno, dawno temu, za siedmioma chłopami, za siedmioma zełkami, w okolicach Szczecina mieszkał prowadzący kanał Bądźmy Poważni, Jaśko Farel, jak ten piecyk z dwuchawo. Pewnego dnia Jaśko wyszedł na halę i pomyślał: króca fuks dość, ileż można robić te historie memów, ani to dobre, ani śmieszne, a jak biednie zmontowane i jebane. No i ucucie cringe'u murowane, ścoć to po pijaku nagrywane. Stąd ten pierdzący mikrofon, żeby to jeszcze 4K było nagrywane. A weź tu odruzji SD od HD na YouTubie, stąd ta słabawa jakość. Uuu, ohydne. Co ci widzowie w tym widzą? W czasie, gdy twórca zajmował się montowaniem, widzowie oglądali stare odcinki. Nawet na YouTubie jebało stuleją hej, starzy subskrybenci nie wytrzymali. Niski poziom materiału przepłosył ich z kanału Bądźmy Poważni. Widzowie oglądający na telefonach zdechli, a oglądający na komputerach zdechli. Koniec. Dzień dobry. Mam nadzieję, że bajka się wam podobała i teraz będziemy mogli przejść do właściwej części odcinka, gdzie poobrażamy sobie Zakopane i okolice. Bo powiem wam szczerze, że ja to serio nie lubię tego miasta. Same Tatry i wokół to piękno w czystej postaci, ale Zakopane kojarzy mi się ze straszliwą tadetą, sprzedawaniem chińskiego badziewia, no i z tym przaśnym sylwestrem marzeń. Ciekawe czyich marzeń. Na pewno niezwykle charakterystyczni są lokalni mieszkańcy, przede wszystkim ze względu na swoje stroje oraz gwarę, którą zna każdy. Złośliwi jednak twierdzą, że są oni tak potężnie skąpi, że przebijają w tym stereotypowych Szkotów, Żydów czy Poznaniaków. Ale jeśli ty też chcesz przyoszczędzić na usługach VPN, to z okazji zbliżającego się Black Friday NordVPN przygotował dla ciebie świetną ofertę na swoje usługi. VPN to świetna usługa, która pozwala zmieniać nasze IP w internecie, dzięki czemu tylko od nas zależy, czy w danym momencie chcemy być widoczni w sieci jako Helmut z Niemiec, czy może jako Giovanni Paolo z Włoch. Mnie strasznie irytuje, jak szukam czegoś w internecie i niektóre strony mam zablokowane ze względu na to, że niektórzy banują mnie za sam fakt, że próbuję zobaczyć coś z polskiego adresu IP. Ponadto, co bardzo istotne, VPN doskonale chroni naszą prywatność w internecie i korzysta wpływa na bezpieczeństwo w sieci, dzięki czemu stajemy się trudniejszym celem dla cyberprzestępców. Wiem, że ja wam znajdę numer IP i namierzę was. NordVPN jako sprawdzona firma na rynku świadczy usługi na wysokim poziomie i jak powiedziałem na początku, to przyszykowali dla was świetną promocję. Otóż kupując dwuletni plan używając mojego linku lub wpisując kod promocyjny Bądźmy Poważni, zyskujesz aż 4 miesiące gratis. Miesięcznie wychodzi 11 zł 59 groszy, jest to tylko tyle co kawa kupiona w Żabce, więc niewielka cena za zabezpieczenie swoich ruchów w sieci. Ponadto jeśli będziesz niezadowolony, to NordVPN daje ci 30-dniową gwarancję na zwrot pieniędzy. Czujesz to? No ciężko, żeby było lepiej. Skorzystaj więc z promocji od NordVPN na Black Friday. Wszystkie potrzebne linki znajdziesz oczywiście w opisie. Ale wróćmy może pod samiuszkie Tatry, hej. Przyjrzymy się tutaj może samej nazwie Zakopane, ale przeczytajmy nazwę miasta od tyłu. Wychodzi tutaj E na pokaz. I biorąc pod uwagę, co tam się dzieje w ostatnich latach, to chyba nie jest przypadek. Aczkolwiek najpierw spójrzmy krótko na historię. Zakopane zostało założone w XVI wieku jako sezonowa osada pasterska, to znaczy takie miejsce, gdzie mieszkali ludzie zajmujący się wypasem owiec, kiedy mogli wyganiać zwierzęta na hale. Jak dobrze wiemy, to osoby, które zajmowały się tym fachem, to słynni górale, czyli bardzo charakterystyczna grupa etnograficzna, która wyodrębniła się w okolicach XVI wieku, kiedy to ludność z Małopolski zaczęła przenosić się na południe. Ze względu na mieszkanie w górach, to w pewnym stopniu odizolowali się od reszty mieszkańców siedzących na nizinach i zaczęła mieszać się górska kultura polska, słowacka, czeska czy węgierska. Oczywiście nie chcę mówić, że górale polscy i słowacy to jedno i to samo, ale w XVIII i XIX wieku, kiedy zaczęła się kształtować tożsamość narodowa, to nasz kraj był pod zaborami, a w górach, gdzie granice między krajami były czasem umowne, trochę jednak ciężej było o zachowanie czystej polskości. Nie bez powodu nasz słowiański Robin Hood, czyli Janosik, do tej pory uznawany jest za narodowego bohatera polskiego, jak i słowackiego, gdzie jeśli mamy mu przypisać jakąś narodowość, to był on Słowakiem. Zresztą słynny polski serial z lat 70., który na pewno dobrze znacie, czyli Janosik, mocno utrwalił wizerunek górali podhalańskich oraz wspaniałych tatrzańskich widoków. Dzięki temu wszyscy doskonale kojarzymy charakterystyczną gwarę tatrzańską, która jest parodiowana na wszystkie możliwe sposoby. Słuchajcie chłopcy, przyszedł Józef dzisiaj rano do Straca, a tam, rozumicie, ani kurde papieru nie ma, ani zarówki, no. Musi się paść do okres bujowo.
W końcu hitem internetu blisko 10 lat temu stał się urywek z reportażu lokalnej telewizji o dużych opadach śniegu na Podhalu, który przeszedłby bez echa, gdyby nie gwara tej pani. Równa walka mieszkańców ze śniegiem odrzucanym przez pługi. Pani, ja tako staro jeszcze muszę łapatować! Płakać mi się chce! Całe lato drabloj, a całą zimę łapatę w gości trzymuj! Czajno łapatować! Jeszcze nam kazują chłodniki łatkidować, się k***y wykształciły za nas pieniądze, a teraz jeszcze nam starym dziadom kazują chłodniki łatkidować, zamiast łoni mają tu robić, idzie straż miejską i... Mandat! Mandat! Zresztą sam pamiętam, jak będąc w gimnazjum byłem w Tatrach na obozie ze szkoły i na jakimś kuligu wyzywaliśmy się z kolegami, że któryś tam kogoś pobije i Baca, co powoził saniami, odwrócił się nagle i powiedział: no, wpierdolisz mu, hej! I bardzo mnie to rozbawiło. Zakopane zyskało prawa miejskie w roku 1933, jednak po wybuchu II wojny światowej górale doczekali się dosyć dużej skazy na swoim wizerunku. Otóż pewna część lokalsów z Podhala ochoczo zaczęła współpracować z niemieckimi okupantami, a przewodniczący Związku Górali Wacław Krzeptowski podziękował hitlerowcom za oswobodzenie górali spod ucisku polskich władz. Powstał wtedy Związek Goralen Volk, do którego zapisywali się górale chcący kolaborować z III Rzeszą. Oczywiście nie można mówić, że wszyscy ówcześni mieszkańcy Podhala zachowywali się w ten sposób, ale to tylko pokazuje ich swego rodzaju odrębność od reszty Polski. I taki happy end ten cały Krzeptowski w roku 1945 miał przykre dla siebie spotkanie z Armią Krajową. Po wojnie władze PRL postawiły na rozwój Zakopanego, który zaczął stawać się centrum wszystkich miłośników gór i bazą wypadową do wędrówek w Tatry. Taki stan rzeczy trwał dość długo, Zakopane stopniowo stawało się coraz bardziej popularne. Lecz kiedy nastąpił ten największy boom na Zakopane? Ja doszukiwałbym się tutaj Mały Szomani z początku XXI wieku, kiedy Adam Małysz stał się najlepszym skoczkiem narciarskim na świecie i sport ten stał się jednym z najbardziej popularnych u nas w kraju. Do Zakopanego zaczęło ściągać coraz więcej turystów, no i zaczęło być coraz gorzej. Stolica polskich gór stała się stolicą obciachu i kiczu. Ktoś by powiedział, że to wina skąpych górali łasych tylko na pieniądze, ja bym raczej powiedział, że dopasowali się oni do osób, które cały czas tam ściągają i które chyba po prostu lubią ten kicz. Przyznam, że dla mnie nie do pomyślenia jest pojechać w góry i po prostu łazić w te i we w te po Krupówkach, gdzie tak naprawdę nic nie ma. Memami stali się turyści, którzy z Zakopanego w góry ruszają w klapkach albo w szpilkach, za nic mając zdrowy rozsądek czy ostrzeżenia lokalsów. Chociaż ci przynajmniej faktycznie idą o własnych nogach, a niektórzy są tak leniwi, że wolą stać w kilkugodzinnej kolejce do wjazdu kolejką, albo jadą sobie bryczką na zamęczanych koniach. Memem też stało się to, jak góralom zależy tylko na pieniądzach, ale z drugiej strony, czemu mamy się temu dziwić? Skoro ktoś stoi 10 godzin w korku na Zakopiance, żeby kupić sobie jakieś chińskie gówno na Krupówkach, to czemu go za to nie kroić? W tym roku okazało się, że rzekomo Zakopane stało się hitem wśród arabskich szejków, co bardziej złośliwi mogliby uznać, że to ze względu na ceny, które tam panują i że stać na to tylko faktycznych szejków. Innym symbolem zakopiańskiego kiczu stał się Sylwester Marzeń, organizowany od roku 2016 przez telewizję polską w Zakopanem. Impreza, w którą ładowane co roku są duże pieniądze, była promowana corocznie przez TVP jako najlepsze balety na świecie, których zazdrości Polsce cały świat, a największą gwiazdą był zawsze Zenek Martyniuk. No a taką drugą gwiazdą jest zawsze Sławomir i jego piosenka Miłość w Zakopanem. Przyznam, że serio nie mogę zjeść tego kawałka i całe szczęście, że jak utwór był największym hitem, to akurat siedziałem wtedy na Erasmusie i mnie to w miarę ominęło. No ale nie cała muzyka kojarząca się z Podhalem to jakieś łajno. W końcu Golec u orkiestra to potężne memy, których muzykę wszyscy kochamy i szanujemy. I dobra, wiem, że Golce to akurat górale z Beskid, a nie z Tatr, ale nie ma co ukrywać, ich zespół garściami czerpał z całej twórczości swojej grupy etnograficznej. Podsumowując, to jak zauważyliście, ja nie przypadam za Zakopcem, chociaż same góry wokół bardzo lubię. I przyznam szczerze, że Łoscypków też nie lubię, nigdy mi nie smakowały i pochodzący z Kapitana Bomby słynny fragment legendy o śnieznym kockodanie popieram w 100%. Żeby to jeszcze z krowiego mleka był. A weź tu odróżnij barana od łowiecki. Stąd ten słonawy posmak. No ale nie myślcie sobie, że ja jestem jakimś ojkofobem i tak szkoluję polskie miasta, bo całe te Krupówki i Zakopane stawiam na liście najbardziej przereklamowanych miejsc obok takiej Wenecji, gdzie w tych romantycznych kanałach pływa gówno. Kurde, ale ze mnie nosacz Janusz, co narzeka na wszystko. No nic, zachęcam was do podzielenia się w komentarzach swoimi odczuciami dotyczącymi serca Tatr i widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy szkalować kolejne regiony Polski. Do widzenia państwu.